Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu, na którym ostatnio, po ostatnim zgoleniu z rumowym mydłem od cyrulików zapragnąłem powrócić do swoich ulubionych klimatów, a mowa tutaj o rumie. O rumie, który jak wiecie jest jednym z moich ulubionych zapachów golitkowych, jakie udało mi się znaleźć na swojej, że tak powiem, drodze tutaj z wami podczas kręcenia filmów. I dzisiaj postanowiłem zrobić taki dla was zestaw, powiedziałbym, kosmetyków do golenia, które przede wszystkim cechuje niska cena, którą cechuje wysoka jakość, dbałość o każdy szczegół. No i myślę, że naprawdę dobre wykonanie, ale też duża, myślę, będzie wam przy tym towarzyszyła radość z golenia, jeśli kiedyś zestawicie sobie taki zestaw. A pierwszą składową tego zestawu będzie czerwone mydełko od Cheung Fung Sing, które, słuchajcie, tak jak mówiłem, jest niebywałym konkurentem dla klasyki włoskiego golenia. Również pochodzi z Włoch, jak widzimy tutaj na samej etykiecie. Torino, Tradizionale Citola Rossa, czyli tradycyjne mydełko w czerwonym kolorze lub w czerwonym tygielku. Wiadomo, dla kogo to jest konkurencja. No, dla pana Felice, dla pana golącego się codziennie rano mydłem Cella. Czy jest to konkurencja? Na pewno jest to konkurencja cenowa, ponieważ mydełko Cheung Fung Sing, nie wiem czy dobrze wymawiam, crema da barba, na pewno charakteryzuje się tutaj tym, że takie mydło możemy kupić, ja je kupiłem na facetarii, słuchajcie, za 9 zł, jeśli się nie mylę. Dorzuciłem po prostu do koszyka zakupowego, zamawiając jakieś zakupy, by po prostu zrobić sobie wysyłkę w gratisie, a nie płacić za nią na przykład 8 zł. Więc mówię, dorzucam jedno mydło za 9 zł i tym samym mam kolejną ciekawostkę na film. I słuchajcie, to mydło za to 9 zł, które zakupiłem, oficjalnie jest dostępne na facetarii, jeśli się nie mylę, na Barber Company. Naprawdę bardzo wiele sklepów oferuje to mydło. Jest ono też takim mydłem troszeczkę, i ten producent w mojej ocenie jest takim niezauważonym na naszym rynku, jakąś pomijanym w golitkowym świecie. We Włoszech również zauważyłem, że są to produkty polecane, ale tam niestety rządzą troszeczkę inne produkty, przede wszystkim droższe, takie jak Saponificio Varesino, które osobiście kocham, ale zawsze staram się wam pokazywać pewną alternatywę dla tych najdroższych produktów na rynku, które z jednej strony troszeczkę są oczywiste, że będą dobre, a tutaj mamy takie mydło za 9 zł, czy za, załóżmy już bez tej promocji, za 12 zł, no i które oferuje nam 125 ml, zobaczcie, pojemności, które przede wszystkim pachnie świątecznie, no i mi kojarzy się przede wszystkim bardzo mocno ze świętami, bo pachnie migdałową taką babką, jak moja mama zawsze piecze na święta. Naprawdę zapach, powiedziałbym, kropka w kropkę, nie taki sam jak Cella, ale podobny. O, tutaj należałoby tak to scharakteryzować. Zapach olejku migdałowego, ale jeszcze z czymś ciekawym w tle. Myślę, że jest to coś takiego, co mógłbym określić jako taka odrobina limonki. Tak bym to określił, bo jest tam taka fajna kwaskowatość, której nie potrafię bliżej określić. No i tym sposobem dzisiaj jednym z bohaterów tego odcinka będzie takie oto budżetowe mydło, które wam zaprezentuję, które przełożyłem tutaj do tygielka w dwa okręgi do mojej miski z Omega. Oczywiście dałem łyżeczkę wody. Kolejnym produktem, który dzisiaj będę używał, również jedna z najtańszych maszynek na rynku, jaka jest dostępna od ręki i można i się kupić, można i spróbować. Tak naprawdę wystarczy udać się do jednego ze sklepów, które nazywa się Action, czyli akcja, tak, i ma, że tak powiem, to są takie sklepy 1001 drobiazgów, i w nich pojawiła się ostatnio maszynka do golenia
która nazywa się Safety Razor Gentleman's Barbershop. Tak to się prezentuje, słuchajcie, w takim oto kartonowym opakowaniu. Mamy informację, że produkowana jest w Holandii, nie dostrzegam tutaj, w Amsterdamie, przepraszam, w stolicy holenderskiej. Oczywiście produkt na zlecenie w Amsterdamie, ale wyprodukowany w Chinach. Teraz ostatnio właśnie też zauważyłem taki trend, że producenci chińscy lub też tacy działający właśnie w Chinach i duzi producenci takich marketów typu Lidl, Żabka, właśnie ten Action i tak próbują ten rynek, właśnie na rynek próbują dostarczać nam takie produkty, jakimi są maszynki do golenia. No, jak to się mówi, rynek nie śpi. Rynek widzi, co się dzieje, że jest to coraz bardziej popularne. No i wprowadza taką maszynkę, powiedziałbym, ogólnodostępną. No 18 zł to nie majątek, więc stwierdziłem, że kupię. Zobaczę. Mieści się ona w takim oto kartonowym opakowaniu. Dodatkowo tutaj mamy schowane 10 żyletek pakowane po 5 sztuk. Sama maszynka, już Wam pokazuję. Sama maszynka, jak widzicie, wygląda w ten sposób, dość lekka. Myślę, że jest to, nie mam wagi takiej, którą mógłbym ją zważyć, ale na moją rękę ona nie przekracza 50 gramów. Więc tutaj naprawdę bardzo lekka maszynka, trzyczęściowa, no i wyprodukowana w Chinach. Są dwie wersje dostępne. Jedna jest chromowana, czyli taki jasny chrom, a druga ciemny chrom, czyli tak zwany gun metal. I tą wybrałem sobie na dzisiejsze golenie. Ma ona dość długi gwint, wykonana zapewne ze znalu. Wykonana głowica. Sama głowica jest, powiedziałbym, kopią lub bardziej, powiedziałbym, takim troszeczkę nieudolnym naśladownictwem maszynki Feder ASD2. Bardzo podobna, mam nadzieję, że to widać, nawet to jak się schodzi, ale przede wszystkim cechuje ją naprawdę nienaganne wykonanie. Więc tutaj ja uważam, no nie znajduję tutaj jakichś skaz, jakichś takich wielkich błędów wykonania, które jednak znaczyłoby, że Chiny wykonują no taką, powiedziałbym, badziewską tą maszynkę, a jest ona wręcz przeciwnie, jest ona naprawdę bardzo dobrze wykonana, jak na Chińczyków. Także albo produktami, jakimi Chińczycy nas przyzwyczaili. Drugą rzeczą z Chin, jaką dzisiaj będę używał, będzie to pędzel do golenia Frank Shaving, którego jeszcze nie było na moim kanale. Dzisiaj jest jego premiera, choć ja osobiście bardzo lubię go sobie używać. Ostatnimi czasy już wcześniej używałem go oczywiście do moich goleń takich na poza, że tak powiem, kamerą, poza kamerą, i by nabrać jakąś opinię o nim przede wszystkim, żeby móc tutaj w kilku słowach Wam go scharakteryzować. A więc jest to włosie syntetyczne z taką charakterystyczną migdałową rączką oraz bejrumowym zakończeniem. Z włosiem syntetycznym, zobaczcie, tak ono się prezentuje, 23 mm, dość duży knot, rączka naprawdę, powiedziałbym, że potężna. Jeśli ktoś lubi duże rączki i takie naprawdę porządne chwyty, no to Frank Shaving tutaj poleca się. U nas w Polsce dostępne są te pędzle na stronie maninjob.pl, jeśli się nie mylę, maninjob.pl. Także wkładam ten syntetyk tutaj już do mojego poznańskiego kubka, niech się na chwilę pomoczy. No i teraz europejskie zakończenie golenia, czyli Goodfella's Smile, oczar wirginijski z ogórkiem, no i na zwieńczenie golenia jedna z moich ulubionych, najulubieńszych wód po goleniu, czyli Clubman Pinot, zapoczątkowana oczywiście sama marka Clubman Pinot przez Eda Pinoda we Francji, w Paryżu, dzisiaj produkowana, jeśli się nie mylę, w Los Angeles, w Kalifornii, w takim oto u mnie wyśmienitym, dużym rozmiarze, bo jak mieć
najlepszy Bayroom na świecie, no to konkretnie. Dobrze, także ja tutaj nie przedłużam, schodzę z kamerą na dół, pokażę Wam, co tutaj ciekawego z tego mydła można uzyskać, a tymczasem rozkręcę przed Wami tę maszynkę. I zobaczcie, trzyczęściowa, więc tutaj przede wszystkim nie będzie, no i do kolenia użyję dzisiaj Treat Platinum. Na tamte oryginały, które są w zestawie, jednak się nie odważę, bo tutaj uważam, że tamte żyletki raczej będę omijał, jest daleka. Oczywiście wkładam żyletkę najpierw stroną A, tak jak tutaj jest napisane na żyletce, do czapki. Potem oczywiście na drugie golenie przekładam na stronę B, by zobaczyć, czy ta charakterystyka golenia się zmienia. Także zobaczcie, maszynka po zamontowaniu żyletki, powiedziałbym, idealnie zestraja się. Tutaj nie ma żadnych krzywizn lub żadnego krzywego położenia żyletki. Wszystko jest ciasno spasowane. Tak to się prezentuje na przekroju. Uważam, że jak na maszynkę za 18 zł to wykonanie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite, dobre, z wskazaniem na bardzo dobre. Więc teraz tak. Chyba, że ja jestem mało wymagający, wtedy mi wybaczcie moją opiniotwórczość. Tutaj uważam, że naprawdę maszynka dość fajnie wykonana, lekka przede wszystkim, więc mydełko ląduje tu, pędzel zwilżony, na mydło dałem oczywiście pół łyżeczki wody, by to mydło sobie fajnie naciągło i mogę przystąpić do budowania piany. No i teraz pewnie niektórzy z Was zapytają, po co wybrał do golenia taki pędzel? Właśnie ten pędzel ma bardzo fajną charakterystykę, ponieważ jest on o wiele, wiele sztywniejszy, jeśli chodzi o pędzle syntetyczne, jakie mam w swojej kolekcji. Pierwszy raz spotkałem się z takim włosiem. Właśnie tutaj producent nie podał mi nazwy tego włosia, lecz jest to włosie syntetyczne. On twierdzi, że jest to w jego ofercie absolutna nowość i właśnie to są takie jego innowacje, powiedziałbym, autorskie, jeśli chodzi o włosie syntetyczne. Wprowadził tutaj przede wszystkim większy backbone niż konkurencja. Tak mi tutaj, tak podczas rozmowy z nim dyskutowałem na temat tego pędzla i właśnie tak on go opisywał, że idealny pędzel do wyrabiania właśnie mydeł w tyglu, właśnie w takim, powiedziałbym, w konsystencji crope, czyli czyli cream soap, czyli miękkiej, plastelinowej konsystencji, taką jaką jest właśnie, jakim jest mydło Cheon Fuxing. Także zobaczcie, ja tutaj praktycznie jeszcze nie docisnąłem, cały czas dodaję sobie wody, by mydło fajnie naciągnęło. Samo to włosie w tym pędzlu bardzo, powiedziałbym, nadaje takiego, ono jest dość takie mocno drapiące to mydło, przez co właśnie praktycznie samo wyrabia pianę. Ja tutaj nie potrzebuję nic za dużo dociskać, by tą pianę wyrobić. Więc zobaczcie, sama piana z mydła wychodzi naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście będę tutaj dodawał. Piany stopniowo. Piany wody stopniowo. O, zobaczcie. Bez dociśnięcia praktycznie piana wyrabia się. No i cóż mogę tutaj powiedzieć o mydełku? Mydełko bardzo przyjemnie pachnie, migdałowo. Tutaj nie ma jakichś fajerwerków zapachowych, ale sama piana, jaka się z tego tworzy, to naprawdę
cenowych ramach, czyli 11 zł, no może ucieszyć. Może ucieszyć i tutaj mnie cieszy, że są takie produkty niedrogie, właśnie fajne na początek z tradycyjnym goleniem, które mogą naprawdę bardzo fajnie przypaść do gustu, nie zrazić. I w kilka chwil możemy mieć naprawdę bardzo przyjemną, zobaczcie, kremową, gęstą, śmietanową pianę. Dobra, więc już, ja tutaj już ukręciłem to, co chciałem. Więc wędruję do góry z kamerą. Pozwólcie, że zwilżę twarz. Wytrę tylko dłonie, żeby tutaj nie wyślizgnęła mi się miska ani pędzel z dłoni podczas nakładania. Więc zobaczcie, piana, powiedziałbym, idealna. Sam pędzel bardzo przyjemny, sztywny przede wszystkim. To jest na pewno ten pędzel dla takich, którzy lubią takie pędzle, które mają bardzo mocne podparcie. W mojej ocenie bardzo fajne, ponieważ nadają się idealnie do właśnie takiego wyrabiania piany z takich oto ciekawych mydeł. A więc maszyna w dłoń. Cóż mogę powiedzieć o tej maszynce? Maszynka użyta przeze mnie kilka razy i muszę stwierdzić, że jest to maszynka łagodna lub bardziej powiedziałbym z nastawieniem ultra łagodna. Więc jest to na pewno maszynka, którą będę polecał wszystkim tym, którzy zaczynają przygodę z tradycyjnym goleniem, którzy być może nie chcą się na tym goleniu zrazić od razu jakąś agresywną maszyną. Którzy na pewno lubią maszynki łagodne.
Dla mnie ta maszynka osobiście jest za łagodna. Da się nią ogolić, pewnie, że tak, ale to nie jest to. Tak ja bym ją określił. Także pocisk po mydle zostawia to tutaj, uważam, bardzo przyjemnie. Tutaj należałoby dodać, że to mydło ma bardzo krótki skład, więc ono z pewnością ucieszy tych, którzy nie lubią długich składów w mydłach. Tu, jeśli dobrze pamiętam, to mamy dodatek oleju kokosowego, który z pewnością dodaje tutaj całości śliskiego filmu na skórze. Sama maszynka bardzo łagodna, wręcz trzeba, powiedziałbym szczerze, dociskać ją do skóry, by chciała zacząć golić, lecz tutaj należy zaznaczyć, że jeśli nie chcesz wydać dużo pieniędzy na maszynkę, a chcesz kupić, spróbować, no to wtedy taka maszyna jest jak najbardziej dobrym argumentem. Oczywiście zimna woda. No. Także cóż mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o mydełko, naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity produkt za niewielkie pieniądze. Bardzo fajne mydło na początek z tradycyjnym goleniem, by nauczyć się wyrabiania piany w tygielku. No to myślę, że nic tańszego i przyjemnie pachnącego będzie ciężej po prostu trafić. Wiadomo, są, ale no tutaj akurat produkty Chon Fung Sing mają tą taką dobrą cechę przyzwoitych, tanich produktów. Sama maszynka, tak jak mówiłem, dla mnie za łagodna. Ja jednak lubię czuć to ostrze na skórze, które goli, a tutaj mam wrażenie, że muszę ją delikatnie, wiecie, przycisnąć. A jak się przyciska, to wiadomo, jak to się kończy. Więc osobiście wszystkim tym, którzy lubią maszynki wszystkie powyżej King C. Gillette lub R89, czyli Edwin Jagger, D89 lub R89 od Miele, no to bym tej maszynki po prostu nie polecał, bo no nie da wam żadnego komfortu golenia, ale dla wszystkich rozpoczynających przygodę z tradycyjnym goleniem, którzy mają, powiedziałbym, chcą tego spróbować, chcą zobaczyć, z czym to się je, no to myślę, że to maszynka, taka ciekawostka, godna spróbowania. Myślę, że się nie zawiedziecie.
Zobaczcie, w pędzlu zostało jeszcze tutaj naprawdę sporo, sporo mydła. Więc zobaczcie, tak to się prezentuje. Naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Przyzwoita konsystencja tutaj Cheongfunxing. Co by o nich nie powiedzieć, to naprawdę robią. Robią produkty dobrej jakości za niewygórowaną cenę. Pędzel również, tak jak za każdym razem, spisał się na medal. Naprawdę bardzo przyzwoity Frank Shaving 23 mm knot syntetyczny z taką oto rączką. Także myślę, że może się podobać. Naprawdę bardzo fajny, praktyczny właśnie do wyrabiania takich, takich powiedziałbym mydeł w konsystencji krop. No to myślę, że jest to propozycja idealna. Dobrze, także dzisiaj treat. Również muszę przyznać, że w tej maszynce naprawdę dość dobrze współgrał, także tutaj nie mam większych zastrzeżeń co do tych żyletek. Nie szarpały, lecz tutaj uważam, że ta głowica tak dociska tą żyletkę, że nie mamy żadnego odczucia, że tak powiem, tego golenia. Ono po prostu powoduje to, że ta maszynka sunie i tak naprawdę nie wiemy, czy to goli, czy to nie goli, aż troszeczkę strach, ale to już pozostawię w waszej ocenie. Więc teraz oczar wirginijski z ogórkiem. Bardzo przyjemna woda, odświeżająca. Niektórzy stosują, wiem, ją po goleniu. Jest to tonik. Tonik, który ma przede wszystkim nawilżać, odżywiać, a dodatkowo działanie oczaru wirginijskiego jest nam bardzo dobrze znane. Ma wszelkie zaczerwienienia, podrażnienia, łagodzić, więc tutaj mogę polecić, jeśli lubicie takie, powiedziałbym, toniki po goleniu, to naprawdę tutaj sprawdzi się w 100%. Dobrze, no to czas na Bejrum. Bejrum, kto nie używał, ten nie wie, co traci. Zawsze tak powtarzam z jednej strony, z drugiej strony nie wszystkim to się podoba, bo to jest mój gust. Tutaj należy zaznaczyć, że ja osobiście bardzo lubię i tutaj na mojej drodze golitkowej znalazłem ten zapach przez zupełny przypadek, wąchając go właśnie w jednym ze sklepów oferujących produkty do golenia i była to miłość od pierwszego powąchania. Goździki, liść laurowy, odrobina skórki cytrynowej lub bardziej limonki, więc wstrząśnijmy tę 355 mm butlę, która posiada oczywiście kryzę, z której, jak wiadomo, leci na bogato. Słuchajcie, zapach, ten, jak jeśli chodzi o mnie, to ten zapach to jest poezja. Bardzo lubię. Więc jeszcze kropelkę. Jeśli ktoś lubi, to naprawdę polecam rum zatokowy, woda o zapachu rumu karaibskiego, także refreshing as an island breeze, czyli odświeżający niczym oceaniczna bryza. Polecam w zestawieniu z migdałowym klasykiem, powiedziałbym konkurencją Chelli, czyli Cheongfunxing. No, warte naprawdę spróbowania i doświadczenia, bo mydełko, które kosztuje niewiele, a daje bardzo dobrą pianę, bardzo fajne golenia. Także serdecznie polecam, na pewno nie zawiedziecie się. No i cóż, tym samym dziękuję Wam za dzisiejszy
odcinek. Mam nadzieję, że zobaczymy się już na kolejnym, powiedziałbym już takim pomału przedświątecznym, mikołajkowym odcinku, który mam Wam do pokazania również we włoskim klimacie. Także dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!